Cześć, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 2 i dzisiaj będzie, moi drodzy, kolejna część objaśniania Insiminatora, czyli moda, którego już dosyć dawno nagrywałam odcinek o nim. To była taka jakby pierwsza część i dzisiaj będzie druga część, mam nadzieję, że już ostatnia, że nie będzie to trwało całej wieczności. I tak już bardzo długo z tym zwlekałam, bo mi się nie chciało i tak dalej. Dlatego dzisiaj znowu jesteśmy u Balbiny i Balbina nam przedstawi dalszą część Insiminatora. Boże, ta nazwa jest po prostu straszna. No więc tak, moi drodzy. Ostatnio pokazywałam wam Insiminatora jako tą maszynę. Jeśli ktoś chce sobie zobaczyć, o co chodzi w tej cudownej maszynie, to może sobie obejrzeć poprzedni odcinek. Tymczasem dzisiaj... A teraz, moi drodzy, zajmiemy się tym oto pięknym przyciskiem edytory. Moi drodzy, w edytorach mamy wszystko. Wszystko, po prostu wszystko. Wszystko na szybko. Na szybko możemy zmienić wiek. Edytor czasu i dorastania. Możemy sobie wybrać wiek Balbinie, żeby była małym dzieckiem, nastolatkiem, dorosłym, emerytem. Ona wszystko się zaraz pozmienia. Ale nie chciałabym jej tutaj zaraz czegoś nabroić, szczerze powiem. Ale możemy na przykład wziąć małego i wybrać mu wiek, żeby był dzieckiem. Proszę bardzo. I on od razu nam tutaj dorasta. Proszę bardzo. I już jest dzieciaczek. To sobie usunę, żeby nie robić bałaganu. Dalej mamy edytor. Przywoływacz sąsiadów. Przywoływaczem sąsiadów, moi drodzy. Możemy natomiast przywołać wszystkich, jakiegokolwiek sima z gry. Oczywiście z Miłowa i tych miejsc studenckich, tych miejsc wakacyjnych i przedmieści, tak? I Lazurowej Promenady. Więc możemy sobie przywołać kogo chcemy. Nawet mogę przywołać moje dziewczyny ze studiów. Ale nie chcę tego robić, bo się boję, że mi to trochę nagrzmoci w grze u nich, więc może weźmy jakiegoś randoma, jakiegoś nowaka. A to są jakieś psy, widzę, więc... A możemy sobie przywołać ducha. O, weźmy sobie Gwidona, Ćwira. O, proszę bardzo. Oj, i zniknął. Aha, dobra. No i widzicie, pojawił się taki komunikat, że on zmarł na innej parceli. No to miastowi, Baśka, Misiurka, proszę bardzo. Siema, Baśka. I wtedy właśnie sobie pojawiają się simowie i tyle. Dobra, usuwamy to, żeby mi tutaj... A tu jest strasznie dużo do usuwania, więc może nie będę uszukać. Jedźmy dalej. Dalej mamy kasownik. Kasownikiem usuniemy kogoś. Usuniemy kogoś, na przykład mnie, ale nie chcemy usuwać. Ale możemy usunąć Baśkę. I nie ma Baśki. Możemy usunąć gości, usunąć bezpańskie zwierzaki, usunąć NPC, usunąć wszystkich niemieszkańców. Czyli oni po usunąć śmieci nawet. Jak nam przeszkadzają. Czemu nie? Mamy jakieś chwasty? Nie za bardzo. No to nic, no trudno, nie ma na czym to teraz zaprezentować, ale może... To jest taki kasownik, on nie usuwa całkowicie z gry, tylko po prostu z parceli. Oczyszcza wam parcele. Dalej mamy edytor kariery, jest bardzo fajny też, bo możemy sobie wybrać karierę, jaką tylko chcemy, nie musimy szukać w komputerze. Co tam Balbina by chciała robić, czekajcie. Mieć 6 wnucząt, no dobra, to jakąś tam losową karierę i dajmy na przykład taniec. Przyjmij, tak, przyjmij sobie taniec i możemy na przykład sobie ustawić poziom kariery. Poziom kariery, tak. Na level 5 możemy sobie właśnie porzucić pracę albo przejść od razu na emeryturę nawet. Możemy urlop sobie dodać jeden dzień, odjąć jeden dzień, odblokować wszystkie nagrody, czyli tutaj się odblokują nagrody nam. Czekajcie. Tutaj, tak? Tak. Odblokują się wszystkie nagrody pracy, z których możemy następnie korzystać. Ocena pracy, możemy sobie ustawić poziom pozytywny oceny pracy. O, to wygląda w ten sposób. I proszę bardzo, tak nam się tutaj pojawia.
możemy dodać sobie odznaki, czyli na przykład Balbinka może umieć szyć i może mieć złotą odznakę. Gdzie to się pojawia? A, żebym ja to jeszcze pamiętała. A tutaj, dobra. I tutaj się pojawia ta ranga. No i dobra, i w sumie co tu jeszcze mam ciekawego? No, informacje, usuń, dobra. Edytor kariery był, edytor zainteresowań. Możemy sobie ustawiać predyspozycje do hobby, na przykład kulinaria, żeby sobie Balbina miała. Ustawić poziom zainteresowań, kultury. On tam proszę spać. Myślę, moi drodzy, że to jest odpowiedni moment, żebym zaprezentowała wam kolejny edytor. Zaraz wam pokażę jaki. Ustawmy jej tylko te zainteresowania. Edytor, moi drodzy, nastroju, w którym po prostu możemy ustawić tutaj stan potrzeb każdego albo tylko naszej konkretnej simki. Tak. I wszyscy są teraz zadowoleni. A jej szybko spada, bo ona jest w ciąży. Więc... Halo. No. Dziękuję. No dobra, i tutaj są ogólnie zainteresowania, hobby i tak dalej, tak? Więc to było tyle, jeśli chodzi o ten edytor zainteresowań. Dalej mamy edytor umiejętności, który też jest super, bo możemy po prostu podnieść sobie na przykład umiejętność sprzątania. I to nam się ładnie wszystko wbija. Nie musi być zawsze na 100, można po prostu ustawić sobie o jeden punkt. Można też ująć sobie jakieś umiejętności, albo losowo ustawić jakieś umiejętności, jak tworzymy na przykład jakiegoś przykładowego sima i po prostu chcemy, żeby miał jakiekolwiek umiejętności, to jest bardzo przydatna rzecz. Ukryte umiejętności, czyli na przykład gra w biliard, poznawanie obcych, tańczenie, pisanie powieści, odrabianie pracy domowej, bla bla bla. To też możemy sobie wszystko umieszczać. Tutaj towarzyskie mamy, śpiewanie szanty, smocza legenda, wszystkiego po prostu możemy się nauczyć, masaży. Tutaj jest po prostu wszystko w tym edytorze umiejętności. Tak, więc usuwamy i jedziemy dalej. A dalej mamy, moi drodzy, edytor osobowości. O nie, jej tam brzuch wyskakuje. Dobra, Balbina, nie zawracaj głowy swoją tam ciążą kolejną. Już rodziłaś w poprzednim odcinku i znowu rodzisz. Dobra. Tutaj mamy ustawienie osobowości, możemy sobie ustawić preferencje względem płci, sylwetki, zachowanie według płci, ustaw znak zodiaku, osobowość według zodiaku można ustawić, możemy ustawienia losowe, jakoś losową osobowość możemy wybrać, spadek, wzrost, możemy też zmienić co kogoś kręci, albo osobowość genetyczną, moja aktywność, moja niesfrasobliwość, moja otwartość, to wszystko można sobie poustawiać. Na przykład jak mamy jakiegoś przypadkowego sima w rodzinie, albo chcemy właśnie... To się bardzo przydaje, jak na przykład tworzymy sobie jakiegoś sima i chcemy go edytować, żeby właśnie miał różne cechy, był taki inny, coś, wiecie o co chodzi. Można sobie w tym pogrzebać i zawsze coś ciekawego może nam z tego wyjść. No bo wiadomo, że to wszystko jest cheatowanie. Ale zależy, co kto lubi i jak by chciał sobie to mieć ustawione. Tutaj możemy ustawić tutaj teraz jej małżeństwo, na przykład, no, może niekoniecznie z jej dziećmi, ale na przykład z Arnoldem, kimkolwiek on jest, lepiej nie będę to klikać, bo nie wiem. Możemy usunąć też małżeństwo. Możemy ją zaręczyć, możemy ustawić sympatię. Tutaj wzajemne relacje, na przykład do Błażeja, żeby byli najlepszymi przyjaciółmi. Ustaw takie relacje i oni wtedy są już najlepszymi przyjaciółmi. To są bardzo szybkie relacje, po prostu na cheatach, wiecie o co chodzi, jak chcecie szybko z kimś coś ten, no to sobie klikacie i już macie od razu. Tak, to był edytor relacji simowych, a teraz jest edytor takie szybkie relacje, czyli... To jest praktycznie to samo. Relacje w grupie na przykład można ustawić. Można się wściec na kogoś. Tak, wzajemna wrogość, obcy sobie nawzajem. No, takie typowe simowe relacje. Można sobie wszystko tutaj fajnie poustawiać na szybkiego. Edytor nastroju, to już właśnie wam pokazywałam. Tutaj jest, można sobie stan potrzeb ustawiać. To się bardzo przydaje w kryzysowych sytuacjach, jak na przykład prezentowanie modów, tak?
Edytor ustawień towarzyskich. Tak jest. Możemy sobie ustawić reputację. Dać teoretycznie nowe imię dla sąsiada albo dla Sary Spór. Przykładowo. Co tam jeszcze było? Tytuł wiedźmy, efekt wiedźmy. Gesty. Możemy się nauczyć tych gestów. I nie musimy tego wszystkiego robić. Dobrze, moi drodzy, i dalej mamy edytor garderoby, który uwielbiam, po prostu nie trzeba nigdzie jechać. I moim zdaniem to już nie jest cheatowanie, bo zobaczcie, ja dam sobie kup nowe ubranie i po prostu ona to kupuje za swoje Simoleony. To nie jest tak, że dostajecie to za darmo, po prostu ona to kupuje, płaci za to, więc to jest, no nie wiem, jakby robiła zakupy przez internet, powiedzmy, nie? No, więc moim zdaniem to się zalicza. Przykładowo Balbina chce kupić nową tutaj jakąś tuniczkę, cokolwiek, proszę bardzo, jest normalnie cena, spodnie, normalnie płacimy i proszę bardzo, i to wszystko ma w swojej szafie, albo możemy kliknąć właśnie do szafy, albo możemy sobie tutaj nawet zaplanować garderobę, ubranie codzienne i normalnie nam wyskakuje, jakbyśmy planowali o w szafie. Tylko zawsze trzeba po tym właśnie ustawić jej, żeby ona się w to przybrała. Czyli możemy sobie zmienić na ubranie codzienne ja. I wtedy ona się przebiera w ubranie codzienne. Możemy też zmienić grupowe ubranie. Na przykład właśnie mam tutaj dla grupy ubranie. Na przykład czasem chcemy, żeby wszyscy ładnie wyglądali. No to proszę bardzo, wszyscy tutaj na wizytowe mają się przebrać. I oni automatycznie, wszyscy na parceli aktywnej zmieniają ubranie na wizytowe. Proszę bardzo. Wszyscy tak wyglądają teraz elegancko. No, ogólnie możemy tutaj kupować ubrania i to jest i zmieniać ubrania, tak? Tak to działa w tym edytorze garderoby. Co tam jeszcze mamy ciekawego? Edytor zaświatów. Stąd, moi drodzy, ściągamy sobie martwych. W ten sposób pojawił się, moi drodzy, Sławek w mojej grze. Ja go nie tworzyłam od nowa, to nie było tak, że ja sobie go stworzyłam i potem udawałam, że to jest Sławek, tylko po prostu go ściągnęłam z zaświatów i ożywiłam. Tylko do tego... Chyba potrzebny nam jest nagrobek, jeśli się nie mylę? Nie. Nawet nie. Po prostu tutaj zobaczcie. Jest tu gdzieś Sławek? Chyba nie. A nie jest, moi drodzy, Sławomir Biedak, widzicie? Tadam! No cześć Sławek, jak tam było w zaświatach? No, tak to właśnie jest, moi drodzy. Tak to właśnie jest. Dobra, moi drodzy. Możemy też tutaj ustawić formę żywota, czyli możemy zrobić siebie... akurat to już widzieliście w poprzednim odcinku, bo w tym instrumentorze też dało się to zrobić. Ustawienia ducha, można ustawić sobie ducha, wykasu ustawienia ducha, mój cień, ochrona przeciwpożarowa. O, nawet nieźle, można się zabezpieczyć przed pożarem. Można popełnić samobójstwo. No, dobra. Całkiem fajnie. No, patrz, no. Od razu dzwonią. Dobra, usuńmy to. Co tam dalej mamy? Dalej mamy sobie nauczyciel małych dzieci. Możemy sobie... A czemu to nie działa? Bo nie mamy małego dziecka. Może dlatego? Dobra, słuchaj, ty musisz z powrotem być małym dzieckiem. Tak, mój drogi, wracaj się. Bo... Cofnij się w rozwoju, Błażej. Ale oczywiście oni nie mają ze sobą żadnej relacji, żeby nie było Balbina i Sławek. No i teraz możemy chyba tym małym dzieckiem... Trzeba kliknąć małym dzieckiem i możemy ustawić na przykład umiejętność chodzenia, umiejętność mówienia, umiejętność usiania, dziecięca wyliczanka i to wszystko możemy sobie fajnie poustawiać. Co my tu jeszcze mamy dalej? Moi drodzy, dalej mamy edytor zdrowia. O, to też jest bardzo przydatne, bo możemy sobie wyzdrowieć, jak nas wkurza coś. Albo odporność chorobowa, możemy ustawić sobie odporność.
Możemy ustawić grupę, grupę simów, żeby wszyscy byli zdrowi. Odporność grupy, temperaturę, sylwetkę możemy tutaj zmienić. Chudy, domyślny, gruby. Sylwetka grupy. Zatruć możemy się, wszystkich też zachorować możemy. A więc to jest ciekawe całkiem. Boże, dzwonią i przeszkadzają ciągle, no. Ale nie będziemy, myślę, tutaj ich tutaj męczyć tymi chorobami i śmierciami i w ogóle wszystkim. Co to jest w ogóle? Aha, to jest to, a ja tego nie usunęłam, bo tutaj jest dużo klikania, okej. Okay. Proszę bardzo. I dalej mamy drzewo genealogiczne, moi drodzy. Możemy odwiesić drzewo, zawiesić drzewo. Ciekawe. Usunąć drzewo, ustaw jako mojego małżonka. Aha, i się wtedy pojawi w drzewie, tak? Okej. Okay. Ale on chyba już był w tym drzewie. No ale teraz nie był, bo był jakby martwy. Ustaw jako mojego rodzica. O, możemy sobie ustawić rodzica po prostu. Czyli teoretycznie jakby Balbina nie miała swoich rodziców, mogłaby sobie przypadkowych ludzi ustawić jako swoich rodziców. Coś takiego się przydaje, jeśli ktoś sobie na przykład robi fabułę w grze, czy coś takiego, albo nie stworzy od początku rodziny całej, to można sobie ustawiać właśnie wtedy obcych simów jako swoją rodzinę i też to jakoś można zadziałać. Edytor budżetu to chyba nie trzeba wyjaśniać, edytujemy fundusze, możemy sobie, proszę bardzo, zobaczymy, co się wydarzy, czy Balbina stanie się... O, możemy zapłacić za rachunki od razu, zobaczcie. Proszę bardzo, możemy sobie dołożyć, o. Milionerka po prostu, milionerka. Ho, ho, ho. No dobra, nieważne. Automatyczna zapłata za rachunki, opatrzcie, możemy sobie włączyć automatyczną zapłatę za rachunki. Jestem ciekawa, jak będzie to działać, chyba nie doczekamy tego. Tak mi się wydaje. A nie, patrzcie, zapłaciło. Zapłaciło, moi drodzy. Więc okej. Działa. Bo nam ubyło. Ubyło nam. Jest też edytor edukacji. Edytor edukacji może jest bardziej chyba na studia, powiedziałabym. Ewentualnie, no. Na studia i na szkołę. No wiadomo, że Balbinom to nic nie zrobi, nie? Ale na przykład Bożejowi możemy ustawić na przykład 6 w szkole. Możemy wybrać mu od razu szkołę prywatną, co będziemy się bawić jakieś tam dyrektory i sranie banie. Możemy sobie wszystko tutaj poustawić, o. No proszę bardzo, Damian od razu kujon, kurde, już taki, o, o. Hen do przodu. Taki z niego cwaniak. Co tu jeszcze mam? Edytor aspiracji, też go często używam, po prostu lubię sobie... lubię sobie, moi drodzy, przerzucać im cele życiowe, bo ja lubię sama wybierać im cel życiowy, a tu ciągle się wybiera, wiecie, wystarczy dać cel życiowy, Przewin, Damian i zaraz macie tutaj jakiś fajny cel, na przykład stać się szefem agencji wywiadowczej SimCity, to na pewno lepsze niż być przestępcą, prawda? Możemy sobie ustawić na platynową dla Damiana. I proszę bardzo, bardzo ładnie. Dodać sobie punkty aspiracji losowe, możemy losową aspirację też wybrać. Tak, bo oczywiście możemy też panel pragnień sobie odświeżyć i też się pojawią nowe pragnienia. Na tym to właśnie polega. I już tutaj powoli zbliżamy się do końca. Tu jest jeszcze aktywator. Aktywator możemy sobie aktywować nim Sima albo dezaktywować, na przykład chować pazura. Kim jest pazur? Czy to jest nasz pies? Nie. Nie wiem, kim jest pazur. Aha, ten. Co się stanie, jak dezaktywujemy pazura? Nic nie stanie, ale możemy sobie aktywować pewnie pazura. I wtedy on pojawi się w naszej rodzinie, proszę bardzo. Jak dezaktywujemy pazura, o, to zniknie z naszej rodziny. Czyli Sima, który nie należy do naszej rodziny, możemy po prostu... aktywować. Tak samo możemy aktywować wszystkich gości, albo wszystkich żeńskich gości, albo wszystkich męskich gości, czyli oni wszyscy po prostu będą podlegali naszemu sterowaniu, gdy to zrobimy. Też fajna opcja. Jak na szybko chcecie coś zrobić, to też można.
tego używać. No i ostatnio to jest edytor prokreacji. To już ostatnio też testowane było w poprzednim odcinku z Inscimentora. Mamy tutaj możemy zmienić ojca, możemy usunąć ciążę, możemy wstrzymać ciążę, przyspieszyć, możemy ustawić etap ciąży, przeskoczyć do trzeciego trymestru, możemy od razu rozwiązanie zrobić, możemy zmienić model. Model. A to nigdy nie pokazuje, bo to jest po prostu, że możemy sobie zmienić model tego, tej mikrofalówki, nie? A to nie jest w ogóle istotne. Możemy zmienić ilość dzieci, jedno, bliźniaki i tak dalej, i szczegóły ciąży. Tutaj mamy, że Bobina ma jedno dziecko i tyle. Tak, moi drodzy, ja się starałam tutaj mówić naprawdę bardzo szybko i też bardzo szybko pokazywać. I kurde, i tak wyszło z tego z 20 minut, ale mam nadzieję, że się nie zanudziliście, wiecie? I może, wiecie co, chodźmy tutaj do tego Sławka. A co ten Sławek jest taki nieaktywny? Tak jakby go tu wcale nie było. Aha, bo Balbina śpi. No. No dobra, kochani. Cóż się więcej mogę rzec? Inscimentor, tak podsumowując, to jest taki mod, w którym możecie naprawdę, naprawdę mnóstwo rzeczy zrobić w grze. I nie potrzebujecie do tego kompletnie żadnych kodów. Jak potrzebujecie coś na szybko, to naprawdę się bardzo przydaje i warto jest moim zdaniem posiadać takiego moda i przynajmniej wiedzieć o jego istnieniu w razie czego. Moim zdaniem to jest bardzo, bardzo przydatne. No i dobra, mam nadzieję, że komuś to się przyda i że ktoś skorzysta. No i cóż, ja wam serdecznie dziękuję za uwagę. Link oczywiście macie w opisie, jakbyście chcieli. No i cóż, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło i pa, pa.